Praise the Lord. Chwała Panu. There is a very big appeal for us from Jesus. Jest wielkie wyzwanie dla nas od Jezusa. And we find Jesus who came to us, he made disciples for him. He first called them. Ponieważ Jezus najpierw powołał sobie apostołów, to be in communion with him, aby trwali z nim w jedności. And that's what he does every time. I właśnie to samo robi disciples. Za każdym razem z nami, naszymi uczniami. And he calls us to be his own. Wzywa nas, żebyśmy należeli do niego i żebyśmy mieli z nim komunię. We first started to have communion with him as very little children, po raz very young. Pierwszy weszliśmy w komunię z nim jako bardzo małe dzieci. We received the powerful communion of his personality at confirmation. Otrzymaliśmy również w momencie bierzmowania potężne utwierdzenie w jego osobowości. And the bishop gave us the Bible and said, "Now you're mature." A biskup dał nam Biblię i powiedział, teraz jesteś dojrzały, jesteś uczniem, więc idź i głoś. The kingdom of God. Głoś Królestwo Boże. And unfortunately, some of us when went home, niestety niektórzy z nas poszli do domu. Even that day of being filled with the Holy Spirit, jeszcze tego samego dnia, kiedy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, we might have invited visitors and to danced być and może zaprosiliśmy kind of gości, tańczyliśmy i robiliśmy różne rzeczy. And some from that time have never come back to church. I niektórzy z nas od tamtej pory nigdy nie odwiedzili kościoła. So which means people have not understood the ministry of being confirmed in the church. A więc wielu ludzi nie rozumie, na czym polega posługa bycia bierzmowanym w kościele. Jesus told the people he trained. A Jezus powiedział ludziom, których uczył, I no longer call you slaves, już was nie nazywam niewolnikami, jesteście przyjaciółmi. And we are friends of Jesus Christ. My też jesteśmy przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. So if we love him, a więc jeśli go kochamy, to do what he wants us to do. To kochamy robić to, co on chce, żebyśmy robili. We make disciples. Czynimy uczniów. We teach them. Uczymy ich. For Jesus Christ. Dla Jezusa Chrystusa. They are confirmed by the bishop. Biskup ich bierzmuje. And they go. I oni idą. And they don't work. I nic nie robią. So, when Jesus was talking to the disciples that time. A kiedy Jezus rozmawiał wtedy z uczniami. When you were after looking with eyes of mercy, with a heart of compassion at them, kiedy spojrzał na nich sercem pełnym miłosierdzia, he saw that the harvest was abundant, but the laborers are few. Zobaczył, że żniwo jest wielkie, ale jest niewielu robotników. And he said, ask the master i powiedział, proście Pana żniwa, to send out laborers for his harvest. Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. There is a difference between that time and this time. Jest różnica pomiędzy tamtymi czasami a czasami obecnymi. Jesus has many laborers, but they don't want to work with him and for him. Bo dzisiaj Jezus ma wielu pracowników, robotników, ale ci robotnicy nie chcą pracować ani z nim, ani dla niego. Most of us that are here, we were confirmed and were given the power to go and proclaim the kingdom of God. Większość z nas tutaj
obecnych była bierzmowana i zostaliśmy utwierdzeni w tym, że mamy iść i głosić Królestwo Boga. The kingdom is ready for harvest, but Królestwo there are no people going to collect gotowe these na people. Żniwo, ale nikomu się nie chce tego żniwa zbierać. So we need to come to our vocation. Dlatego musimy na nowo przyjąć swoje powołanie. We are believers, jesteśmy wierzącymi, but we have not become, ale nie staliśmy się so luminous to other people, nie staliśmy się światłem dla innych ludzi, that the people can say, po to, żeby oni mogli powiedzieć, they are Christians. To są chrześcijanie. We call ourselves Christians without believing. Nazywamy siebie chrześcijanami, a nie jesteśmy ludźmi wierzącymi. People don't see us act in the name of Jesus. Ludzie nie widzą, jak działamy w imię Jezusa. We receive, we are przyjmujemy, filled, jesteśmy with Jesus, pełni, we sit down, a potem siadamy and we become saints on our own. I jesteśmy świętymi sami dla siebie. So the Lord is calling us today, a więc Pan wzywa nas dzisiaj, to participate, żebyśmy uczestniczyli in working with Jesus and for Jesus, w działaniu z Jezusem i dla Jezusa. To move żebyśmy into the church. We can't remain on outdoors. Żebyśmy nie zostawali cały czas na zewnątrz Kościoła, tylko żebyśmy czynili poruszenie w Kościele. We need to enter. Musimy wejść do środka. And be part and parcel of this evangelization. I mieć udział w tej ewangelizacji. And there is not going to be a time when our bishops know that we are spirit-filled persons, that we are anointed. They are not going to stop us from laying hands on others for being healed. A kiedy nasi biskupi zobaczą, że jesteśmy ludźmi namaszczonymi i napełnionymi Duchem Świętym, to nie będą nas powstrzymywać od nakładania na ludzi rąk. So we need more and more to be formed. Dlatego musimy być coraz bardziej kształtowani. To get rid of satanic objects. Musimy pozbywać się przedmiotów okultystycznych. To drop things that make us look as if we are in the kingdom of the devil. I musimy pozbywać się rzeczy, które sprawiają, że wyglądamy, jakbyśmy byli w królestwie diabła. For instance, some of us, without knowing, might even be reading the stars or stars on our televisions. Niektórzy z was udają, że tego nie robią, ale czytają codziennie horoskopy, czytają w gwiazdach i horoskopów pytają o swoją przyszłość. There is only one guide, the Holy Spirit. A jest tylko jeden, który prowadzi, przewodnik, Duch Święty. St. Paul says, if you are moved from pagan life, if you are converted, Paweł be mówi, moved jeśli by the Holy Spirit. Nawróciłeś, jeśli jesteś pełen Ducha Świętego, to daj się prowadzić Duchowi Świętemu. And when you are moved by the Holy Spirit, a kiedy when you are filled with the Holy jesteś Spirit, napełniony Duchem Świętym i chodzisz w Nim, you have that compassion. To jest you w Tobie współczucie i patrzysz na ludzi with what has been poured into your heart. Patrzysz na ludzi przez perspektywę tego, co jest wlane w Twoje serce, a więc przez współczucie. The heart of God has been poured into us. Zostało w nas wlane serce Jezusa, serce Boga. Confirmed into personality of Jesus Christ. I zostaliśmy bierzmowani w osobie Jezusa Chrystusa. We have been empowered to proclaim the kingdom of Jesus. I została nam dana moc, byśmy głosili Królestwo Jezusa. By praying for healing. Mamy się modlić o uzdrowienie. By casting out the devil. Mamy wyrzucać diabła. And we will be free from poisonous things that come into our mind. I cunning teachings that want to divert us from Jesus Christ.
I chodząc w Duchu Świętym będziemy uwolnieni od wszelkich przebiegłych rzeczy, które chcą nasz umysł odwieść od Boga. We need to examine some of these things. Musimy badać. And badać wszystko. St. Paul exhorts the Christian. I święty Paweł wzywa chrześcijan. He exhorts us to Christian living. Wzywa nas, byśmy żyli po chrześcijańsku. He speaks of the importance of faith, freedom. I mówi o tym, jak ważna jest wiara. Christ has set us free. Chrystus nas uwolnił. And says, so stand firm. I mówi, trwajcie mocno. And do not again submit again to the yoke of slavery. A nie się na nowo więzy niewolnictwa. You are, don't get separated from Christ. I nie oddzielajcie się od Chrystusa. Follow the grace of Jesus Christ. Idźcie go by za the grace łaską. Of Jesus. Dajcie się prowadzić łasce Jezusa Chrystusa. For through the Spirit and by faith we await the hope ducha, of righteousness. Bo w duchu i przez wiarę oczekujemy na sprawiedliwość. Faith and love are working through us. I działają w nas wiara i miłość. Do not be misled, he says. A więc nie dajcie się zwieść, mówi. You have been running well. Bo biegliście w dobrym biegu. But who has hindered you from this truth? A kto was odwiódł od tej prawdy? And he says, we are freed for service. I mówi, jesteśmy wolni do posługi. We are sanctified for service jesteśmy to the Lord. Uświęceni do służby Panu. For you are called for freedom, brothers and sisters. Bo ku wolności wyswobodził was Chrystus, bracia i siostry. But don't use this freedom. A więc nie używajcie tej wolności as an opportunity for the flesh. Jako możliwości dla ciała. Rather serve one another. Tylko służcie sobie nawzajem w miłości. Sometimes even for us who are in the charismatic renewal. Czasami my w ruchu odnowy charyzmatycznej. Some people get gifts of serving the church. Mamy dary dla posługi Kościołowi. Building up the people of God. Do budowania ludu Bożego. And then they might say, I am going to pray with you and for you, and you must pay such money. A potem mówimy komuś, pomodlę się za ciebie i z tobą, ale musisz mi za to zapłacić. I'm not speaking about people contributing. For instance, we know this tent is borrowed, we know many things have taken place. Ja nie mówię all the machinery, o rzeczach takich jak tutaj, że na przykład ten namiot trzeba było wypożyczyć i wynająć sprzęt. To jest zrozumiałe, że wtedy prosimy, żeby jakąś wnieść opłatę. But all of us are empowered. We can believers, we lay hands on people and people will be healed. Wszyscy mamy w sobie moc. My wszyscy wierzący możemy nakładać ręce, a ludzie będą uzdrawiani. In the name of Jesus. W imię Jezusa. And laying hands does not mean laying hands on the head. A nakładanie rąk nie oznacza nakładanie rąk na głowę. So if you've been told not to lay hands on the head, please lay hands on the hand. Ktoś ci powiedział, że masz nie nakładać rąk na głowę, to nałóż je gdzie indziej. And when you are laying hands on the hand, a it's not the warmth, na rękę drugiego człowieka, to nie chodzi o to, że jest jakieś ciepło, które emanuje z twoich rąk. It's not palmotherapy. To nie jest palmoterapia. Even you do like that only. Wystarczy zrobić tylko tak. The anointing of the Lord will reach out to other people. I namaszczenie ducha dotrze do drugiego człowieka. We need to have faith to believe. Musimy mieć wiarę. That God is spirit. To, że Bóg jest duchem. Jesus is now a life-giving spirit. A Jezus jest teraz życiodajnym duchem. And he has given us that power to pray in his name. I dał nam moc do modlitwy and w jego signs imię. And wonders will take I wtedy place. Następują znaki i cuda. And he's crying right now. A on teraz the harvest is ready, woła, but że they have no harvesters. Żniwo jest gotowe, ale nie mam robotników. It's a very big challenge to you and me. Jest to wielkie wyzwanie dla ciebie i dla mnie. Because you are the harvesters. Ponieważ to my mamy to żniwo zebrać. Hello. We were empowered.
mamy do tego moc, mamy władzę, umocowania. Otrzymaliśmy komunię świętą i bierzmowanie. And every Sunday, a w każdą niedzielę we mock Jesus Christ. Właściwie szydzimy z Jezusa Chrystusa. The priest who is the, with the sacrament bo of the high priest, który jest Jesus. Sakramentem najwyższego kapłana Jezusa speaks in the name of Jesus. Mówi w imię Jezusa. Go. Idźcie. Go and make idźcie disciples. I czyńcie uczniów. Go and proclaim idźcie i głoście the kingdom królestwo of who you are now. Tego, kim jesteście teraz. And mocking, we say, thanks be to you, God. A my śmiejemy się z tego i mówimy Bogu niech będą dzięki. And we go and sit down. Idziemy i siadamy sobie. Is that fair to Jesus? Czy to jest w porządku wobec Jezusa? Hello? Hello? It's a challenge. Jest to wyzwanie. Jesus, I'm sure every year we receive this reading and every mass. Myślę, że co roku słyszymy to czytanie. Poor deacons, they are here, they are going to tell us, go. A biedni diakoni jedyne co mają do zrobienia to powiedzieć idźcie. Pokoju. Idźcie w pokoju. Be healed from fear, from shame, from bądźcie uzdrowieni od lęku, pokoju, od wstydu. Idźcie. Be healed. Bądźcie uzdrowieni. Let your mind change. Niech wasze umysły się przemienią. And I'm changing your hearts. Niech wasze serca się przemienią, a ty odpowiadasz. Dziękuję, or something like that. You say thank you. A ty coś tam mówisz, jakieś tam dziękuję. And you don't act. I nie działasz. Jesus said, a Jezus powiedział, there were two disciples, że było dwóch uczniów, two people. Dwóch ludzi. They had one father. I mieli jednego ojca. He asked some, he said, I have a big field, can you please go and work in my field? I on poprosił, mam wielkie pole, czy możesz, czy możecie iść i pracować na tym polu? The sincere one said, sorry, I'm not going. I ten szczery, ten jeden powiedział, przykro mi, ja nie idę. And the other said, yes. A ten drugi powiedział tak. But he too did not go. Tak, pójdę, ale nie poszedł. So why don't you say when they said the priest says go in peace, go and proclaim. Więc może lepiej będzie jak kapłan będzie powiedzieć idź i głoś, weź Jezusa ze all sobą. The people. Idźcie wszyscy. You should say nie dziękuję, I don't mind. To powiedzcie nie dziękuję, mnie to nie interesuje. So he says, let yes be for yes. Niech będzie tak, że tak znaczy tak. And he says, i Saint mówi Paul says, święty Paweł, you shall love your neighbor as yourself. Będziesz kochał swojego bliźniego jak siebie samego. Don't, but if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. A jeśli nawzajem się obmawiacie, to uważajcie, żebyście się nawzajem nie zjedli. And he says there is someone mówi też, who can lead us. Że jest ktoś, kto może nas prowadzić. The Holy Spirit. Duch Święty. And if you are led by the Holy Spirit, a jeśli dasz się prowadzić Duchowi you Świętemu, certainly not gratify to z całą pewnością nie spełnisz pragnień ciała. For the flesh has desires ponieważ pragnienie ciała against the Spirit. Są inne niż pragnienia ducha. And the Holy Spirit against the flesh. A Duch Święty ma inne pragnienia niż ciało. They are opposite to each other. Tak więc są one ze sobą w niezgodzie. So they may not do what we, that you, you may not do what you want. Także nie robisz tego co chcesz. So we have to choose dlatego to be guided by the Holy Spirit. Czy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu i robimy to, co Duch Święty od nas chce, czy nie? If we choose the other spirit, jeśli the wybierzemy one, inne duchy, te these are the złe, works that to we do. To są dzieła złego. Immorality. Niemoralność. Impurity. Nieczystość. And these are called the lords in our life.
They have been governing our life. I to są panowie naszego życia. One nim rządzą. We need to ask the Lord to free us from this. Dlatego musimy prosić Pana, żeby nas z nich uwolnił. Immorality, impurity. Z niemoralności i nieczystości. And when you pray for, so we need deliverance. Dlatego potrzebne nam jest uwolnienie. And when you are delivered from that, a kiedy jesteśmy z tego uwolnieni, then you are constructed in your foundation of being pure. To wtedy jesteśmy zbudowani na tym podstawowym fundamencie czystości. And that's what we profess in the creed. I believe in the Holy Catholic Church. W wyznaniu wiary katolickiej. And the communion of saints. I believe in the power of the Holy Spirit. I mówimy, wierzę w moc Ducha Świętego. And the forgiveness of sins. I wierzę w przebaczenie grzechu. And the life to come. I wierzę w życie przyszłe. When I confess, a więc kiedy wyznaję, refuse to be ruled by impurity. Kiedy wyznaję grzech i even nie chcę, żeby kierowała my mną nieczystość, in the family, I declare it. And I believe and I pray that it is freed from impurity. To wtedy ogłaszam również wolność w moich fundamentach, że moje fundamenty, moja rodzina jest czysta i nie ma w moich korzeniach nieczystości. From licentiousness. I nie ma rozwiązłości. Idolatry. Od bałwochwalstwa chcę być uwolniony. Sorcery. Od czarów. Hatred. Od nienawiści. You can choose there. Rywalizacji powinniśmy wybierać dzisiaj. Jealousy. Że chcemy być wolni od zazdrości. Outbursts of fury. Od wybuchów gniewu. Acts of selfishness. Od egoizmu. Dissensions. Od podziałów. Factions. Od rozłamów. Occasions of envy. Od zazdrości. Drinking bouts. Od pijaństwa. Orgies. Od orgii, rozwiązłości i wielu innych rzeczy tym podobnych. Into our nations. Te rzeczy dzieją się w naszych narodach. And then when you know you are being guided by God, by the Holy Spirit. A jeśli wiesz, że prowadzi cię Duch Święty. And that's what the church is asking us to let grow in us. I właśnie o to prosi nas Kościół, żebyśmy coraz bardziej dawali się prowadzić Duchowi Świętemu. The is us i o to prosi nas not only papież. One pope, all the popes. Nie tylko jeden papież, ale każdy especially kolejny papież. Since 1963, a w szczególności od roku 1963. The Spirit is love. Proszą nas papieże, żebyśmy dawali się prowadzić Duchowi, który jest miłością. The Spirit is joy. A więc owocami Ducha jest peace, miłość, patience, radość, pokój, kindness, cierpliwość, dobrość, łaskawość, faithfulness, hojność, wierność, łagodność, self-control, opanowanie. And against this, a przeciwko takim there is no law. Nie ma prawa. Now, those who belong natomiast to Christ, ci, Jesus, którzy należą do Chrystusa Jezusa, they have crucified their flesh, oni ukrzyżowali swoje with ciała its passions and desires. Wraz z Jego pożądaniami i pragnieniami. And if we live in the Spirit, a jeśli żyjemy w Duchu, let us also follow the Spirit. To również idźmy za Duchem. Let us not be conceived. Nie provoking dajmy się one another. Zwieść i nie prowokujmy się nawzajem. And there is no need of envy. I nie może w nas być zazdrości. So these are things we need to examine day by day. Są to rzeczy, które musimy badać dzień po dniu. And the first reading tells us, pierwsze czytanie mówi nam, we need to examine what we have built in our lives. Że musimy się przyjrzeć temu, co zbudowaliśmy w swoim życiu. We want to see the authorities we have built in our lives. Chcemy przyjrzeć się tym autorytetom, które zbudowaliśmy w naszym życiu. Even the people we elect to rule us. Nawet ludzi, których wybieramy, by nad nami panowali. Are we moved by the Holy Spirit? Czy kiedy głosujemy, to porusza się w nas or Duch Święty? By outward looking at people. Czy tylko patrzymy na ludzi zewnętrznie? We are, he says, you are appointing people without mówi, my approval. Ustanawiacie królów, ale bez mojej aprobaty.
you are looking at money and gold. Patrzycie na pieniądze, na srebro, złoto, na to, co w zamian otrzymacie. You make them idols, your gods. I czynicie z nich bożku, z tego bożka. And he says you cast away your calf. You need to cast away that bull, that the god you have made for yourself. I mówi Ozeasz, musicie odrzucić cielca swego. And he says you must become innocent again. I mówi, musicie stać się na nowo niewinni. You are making your own gods. Bo czynicie sobie własnych bożków. And you know that these gods are destined to destruction. A przecież te bożki zmierzają ku zniszczeniu. You are moved by so many winds. Dajecie się poruszać różnym wiatrom. So he said we need to examine that. I mówi prorok, że musimy to zbadać. We need to examine what has become day by day. Musimy zbadać practices in our life. To, co stało się codzienną praktyką w naszym życiu. Kto jest naszym Panem? Kto jest najwyższy w naszym codziennym życiu? Jesus is our teacher. Jezus jest naszym nauczycielem. He comes into the synagogue. On przychodzi do synagogi, where he used to come ever since he was a young boy. Tam, gdzie przychodził od momentu, kiedy był młodym chłopcem. And he's ready to take up what the Lord sent him for. Jest gotowy teraz przyjąć to, do czego posłał go Ojciec. He is the sent one by excellence. Bo jest tym najważniejszym posłanem. And he gives us this power. I daje nam moc, of being the sent ones. Że również jesteśmy and posłani. And we proclaim it every time in our creed. I głosimy to Sunday. Za każdym razem wypowiadając credo, a w szczególności w niedzielę. And we are told he was always coming in this synagogue. I napisane jest, że Jezus wciąż przychodził do synagogi. And the people around this world, they are lacking teachers to teach the gospel, to teach the doctrine, the word of God. A ludzie dzisiaj na całym świecie tęsknią za tym, żeby mieli nauczycieli, żeby ktoś ich nauczał doktryny i słowa Bożego. So the kingdom of the devil, the agents of the kingdom of the devil are going faster than us. A więc agenci królestwa diabła poruszają się szybciej niż my. And Jesus is looking at the crowd. A Jezus patrzy na tłum. His heart is moved with pity for them. Jego serce jest poruszone współczuciem. Because many people are abandoned, troubled. Ponieważ wielu ludzi jest porzuconych i jest w różnych kłopotach. Even sometimes when I see people putting on as it were torn trousers, torn shirts, it's a mockery. Ja dzisiaj często widzę, że ludzie nakładają na siebie podarte spodnie, podarte koszule, aby z czegoś się śmiać. Children are crying out, said, "Daddy, mom, you have not been giving me time. You haven't Nakładając given me enough podarte love. Ubrania, dzieci chcą powiedzieć, tato, mamo, nie daliście mi wystarczająco dużo uwagi i miłości. You are workaholic. Jesteście pracoholikami. You don't have a Sabbath. Nie no macie time for szabatu, rest. Nie macie czasu na odpoczynek. Of course you give me money and money and dajecie money. Mi tylko pieniądze i pieniądze. Okay, I'm going to buy a torn pair of trousers. W porządku, with your za money. Te pieniądze wasze kupię sobie podarte spodnie. To show to the whole world, żeby my pokazać heart całemu is torn. Światu, że moje serce jest podarte. My heart is torn. Moje serce jest podarte. I need love. Potrzebuje miłości, so many toys and so a nie many tylu things. Zabawek i rzeczy. I need first and foremost potrzebuje przede wszystkim waszej miłości. There was a time, był czas, when a family, father and mother, they were going to church every morning. Kiedy pewna rodzina chodziła do kościoła każdego ranka. And when they came in the evening, a kiedy przyszli wieczorem, they found the children are doing homework. To zobaczyli, że dzieci robią zadanie domowe. And daddy started telling the children. I tatuś zaczął mówić dzieciom. Do more homework. Jeszcze więcej zadania zróbcie. And he wanted to find a way how he can talk to the wife.
chciał w jakiś sposób dotrzeć do swojej żony. The wife was busy working after a żona była cały czas zajęta, biegała tam telefon, i z powrotem, cały czas coś robiła. The phone and the phone. Ciągle wisiała na telefonie. And one day the woman said, I want to ask for counseling from the parish priest. I pewnego dnia ta kobieta powiedziała, pójdę do doradcy duchowego w moim, poradzę się mojego księdza proboszcza. Every evening my husband comes and quarrels with the children. Bo co wieczór mój mąż przychodzi i kłóci się z dziećmi. And as soon as I tell him not to quarrel with the children, he turns to me and we begin the quarrel. A kiedy mu mówię, żeby nie kłócił się z dziećmi, to on się zwraca przeciwko mnie i ze mną się kłóci. And the parish priest said, a don't ksiądz worry. Proboszcz powiedział, proszę się nie martwić. I'm going to bless some water. Pobłogosławię wodę. And when you see that your husband is quarreling with the children, i kiedy pani zobaczy, że mąż kłóci się z dziećmi, you go and drink water. Proszę iść i napić się wody. And don't swallow it. Ale jej nie przełykać. Wziąć do ust wody, ale jej nie przełykać. You come and face your husband. I potem proszę przyjść i stanąć przed swoim and mężem. And when the husband begins to talk, you look into the face. A kiedy mąż zacznie do pani coś mówić, to proszę mu spojrzeć w twarz. And try to talk to your husband. I próbować wtedy mówić do swojego męża. So she obeyed and she came. A więc była posłuszna. The husband started talking to children. Mąż zaczął rozmawiać z dziećmi. The woman looked at what was going on. Kobieta zobaczyła, co się dzieje. And faced the husband. I stanęła twarzą twarz z mężem. The husband started talking. Mąż zaczął do niej coś mówić. And the wife tried to respond. A żona próbowała zareagować. Ale trzymała tą wodę w ustach. And the man didn't know what to say. I mężczyzna nie wiedział, co kept ma zrobić. No więc też zaczął milczeć. And this was continuing to be repeated. I powtarzała to za każdym razem. The wife also went to consult. Ona również się skonsultowała. I mean the husband. Every time I come to my home and I want to talk to my wife says A więc mąż nie wiedział, co się dzieje, więc też poszedł do księdza proboszcza i powiedział, za każdym razem, jak przychodzę do domu, to moja żona tylko mówi We go to mass every day, we receive Holy Communion. Chodzimy na mszę świętą codziennie, przyjmujemy komunię świętą, ale wieczorem nie mamy się jak porozumiewać. Maybe she has got a spirit of mute. Może ona ma ducha takiego, który jej odebrał mowę. And the parish priest said, a ksiądz proboszcz powiedział, don't you worry, proszę I'll give you the się medicine. Nie martwić, pobłogosławię Pana, water. Błogosławię tą wodę. When you see your husband, your wife, you want to talk to your husband and says, you also go and drink that water. Kiedy następnym razem będzie Pan chciał porozmawiać z żoną, a ona tylko będzie mówiła, never show to that proszę, water. Never show that water to your husband or the other one. Never show the water to your wife. To proszę też nabrać tej wody w usta i też pójść z wodą w ustach, ale nie może pan mówić żonie, że pan dostał ode mnie tą wodę. So the husband came home. No więc mąż wraca do domu, children, rozmawia z dziećmi. And the wife came. I wchodzi żona. And he has water in the mouth. I oczywiście ma wodę w ustach. Doesn't talk. Więc nic nie mówi. The husband runs into bedroom. No to mąż szybko leci do sypialni, bierze tej wody do ust and comes to talk to the wife. I wraca, by porozmawiać z żoną. And they are facing each other. No and i patrzą na siebie, jedno mówi a drugie odpowiada And the children looked at dad and mom. A dzieci patrzą na rodziców. What is happening? Co tu się Daddy dzieje? Comes in the evening. Tatuś wraca wieczorem and mommy they start saying, i zaczyna do mamusi mówić they need a spirit of deliverance. They need to be delivered. Oni potrzebują uwolnienia. One by one to the parish priest. No więc teraz dzieci one po kolei one. Idą do księdza proboszcza. We don't know what is happening to dad and nie mom. Wiemy, co się dzieje z tatusiem i mamusią. Every evening they talk, Tylko And he said, okay,
ksiądz prokosz mówi, to ja dam wam takiej szczególnej wody. Oni przychodzili po kolei. Najpierw dziewczynka dostała tej wody i ksiądz proboszcz powiedział, jak zobaczysz tatusia i mamusie, że tak robią, to idź do swojego pokoju, weź trochę tej wody do ust, nie przełykaj, ale nie mów o tym swoim braciszkom i siostrzyczkom. Idź do mamusia i tatusia i spróbuj z nimi porozmawiać. No więc córeczka też And then the other girl went also for consultation. No i kolejna córka idzie do księdza proboszcza na konsultację. And the youngest the same. I to samo najmłodsze so dziecko. The family was in a round table. No więc w końcu cała rodzina siada przy okrągłym stołu i wszyscy tylko mówią And now the little girl. I teraz ta mała dziewczynka loved daddy so much. Wants to talk to daddy. Bardzo kocha tatusia i chce z nim porozmawiać. And of course she has water in the mouth. No ale w buzi ma wodę. She wants to talk. A chce porozmawiać. And daddy says, A tatuś No okay, let me go to mom. No to idę do mamusi. No talk. No i też z nią nie porozmawiała. And then goes to the other sisters. To idzie do drugiej siostry. Nothing. I znowu nic. She said, I know. Mówi, o, teraz wiem. It might be the water of the parish priest. To może jest wina tej wody księdza proboszcza. She went into the toilet. Więc idzie do ubikacji. And spit the water. I wypluwa tą wodę. And she came to dad. I wraca do tatusia. Put the daddy outside. Said, daddy. Odsuwa tatusia i mówi, tatusiu, did you drink water from the parish priest? Czy piłeś wodę od księdza proboszcza? And of course, mom has to consult. The husband wants to consult with the wife. Ale mąż chce to najpierw skonsultować z żoną. They go together. Idą razem. In the bedroom. Do sypialni. And they say, And they recognize it is water. No i dochodzą do wniosku, że to ta woda. They spit it. No więc wypluwają ją. And the other children. A pozostałe dzieci. They say, the little one said, you have drunk the water of the parish priest. Spit it. To najmłodsze, to rezolutne mówi, napiliście się, macie w ustach wodę od księdza proboszcza. Wyplujcie ją. And they came together. No więc. And full of joy, wypluli and they could tą wadę i wodę i spotkali się razem teraz pełni radości i zaczęli ze sobą normalnie rozmawiać. And the family changed. I rodzina jokes, were... się przemieniła, zaczęli rozmawiać. Another thing about being attached to the telephone. I kolejna rzecz, nasze przywiązanie do telefonu. A conference like this one. Była konferencja podobna do tej. A woman went to Toy Toy. I kobieta poszła sobie do takiego toitoja, jak tu and u was. Started the phone. I otworzyła telefon. Talking to one another and zaczęła another w toitoju rozmawiać. And at the same time doing the other business. A jednocześnie zajmowała się tym drugim interesem. No. And you know, European, you are very punctual. Wy, Europejczycy, jesteście bardzo punktualni. The time for taking toy toy. Więc przyszedł moment, żeby toy toya zabrać. The man said, przyjechał kierowca. It is time to take away the toy toy. Czas jest, żeby zabrać toy toya. Comes does not check. Because nie he has no other time. Czy ktoś jest w środku, it's time, bo się spieszył. Nobody should be in the toilet. Załadował toy toya. And he tied it on his lorry. Przywiązał go and drove. I odjechał. Now, when the woman finished talking, kobieta skończyła rozmowę. Found the toy toy was moving. I zobaczyła, że jest w ruchomym toy toyu. Said, what is happening the toy toy? Zaczęła się zastanawiać, co się dzieje z tym toy toyem. And called the husband. Zadzwoniła do męża. Come and help. Chodź mi na pomoc. I was in a toy toy and the toy toy is byłam moving. W toy toyu, a teraz ten toy toy jedzie. And the wife and the wife said, and the husband said, how can the toy toy move? Mąż mówi, ale zaraz jak toj toj może jechać. Then they called the police.
No i zadzwonił na policję. My husband is in a toy toy and the toy toy is my wife is in a toy toy and the toy toy is moving. Ruchomym, ten toy toy gdzieś odjeżdża. Then the police. Przyjechała policja. Tulu, tulu. The toy toy. No toy toy. God bless you. Niech was Bóg błogosławi.